Panie pośle, dlaczego Wałbrzych tak długo musiał czekać na własną obwodnicę? No to jest oczywiście kilka powodów, natomiast do dwóch najważniejszych w moim przekonaniu należy po pierwsze wola polityczna, a po drugie środki finansowe. Środki finansowe tak naprawdę, jeśli jest determinacja ze strony rządu, zawsze się znajdą w budżecie państwa, tudzież w różnego rodzaju środkach pozyskiwanych z Unii Europejskiej. Mówimy przynajmniej o tym okresie, kiedy Polska już jest członkiem Unii Europejskiej. No natomiast wola polityczna to jest coś trudnego, jak się okazuje, przez ostatnie lata do uzyskania i dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości taką determinację wykazał, realizując obietnice wyborcze dotyczące równego rozdziału środków z budżetu państwa, nie tylko do największych aglomeracji, ale również do mniejszych ośrodków. Czyli krótko mówiąc, wola polityczna. Ile pochłonie cała inwestycja pieniędzy? Jeśli mówimy o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, to będzie 300 milionów plus 50 milionów dofinansowania przez Generalną Dyrekcję. To jest oczywiście olbrzymi budżet, największa po 1989 roku inwestycja w Wałbrzychu i chyba na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Czy ta inwestycja to szansa dla regionu? Bez wątpienia to jest duża szansa nie tylko dla miasta, ale i okolicznych gmin. Tu chodzi nie tylko o kwestię odkorkowania miasta, zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, ale również wiemy, że komunikacja jest kluczową sprawą dla inwestorów. Rozbudowa infrastruktury jest niezbędna, jeśli myślimy o rozwoju gospodarczym. Co jeszcze w najbliższym czasie może zmienić się in plus w regionie wałbrzysko-świdnickim? My, tak jak zapowiadaliśmy w programie wyborczym, staramy się inwestować w mniejsze ośrodki, średniej wielkości ośrodki miejskie. Województwo wałbrzyskie były, czy sam Wałbrzych, były Zagłębie Wałbrzyskie, jest jeszcze szczególnym terenem z jednego powodu. Zmiany po 1989, które doprowadziły do likwidacji Zagłębia, likwidacji wszystkich firm, które były związane z przemysłem okołogórniczym, spowodowały bardzo poważne perturbacje dla regionu, które są do dzisiaj odczuwalne. W związku z tym tutaj w moim przekonaniu jest też takie moralne zobowiązanie państwa, żeby w sposób szczególny traktować nasz region. To, że Wałbrzych został wybrany jako jedno z miast do pilotażu w programie Mieszkanie Plus, to, że teraz wśród 16 projektów finansowanych przez Ministerstwo Rozwoju ze środków unijnych znalazł się Wałbrzych, to, że zgodnie z zapowiedziami ministra Kwiecińskiego kolejne inwestycje na ponad miliard złotych są przewidziane w skali regionu, już nie w samego Wałbrzycha, ale w skali regionu. To jest właśnie dowód na to, że rząd myśli o naszym terenie, o naszym regionie i stara się wspierać rozwój Wałbrzycha i okolic. Panie pośle, czy kryzys w polskim Sejmie został już ostatecznie zażegnany? Oczywiście to jest pytanie nie tylko do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że aby sytuacja uspokoiła się, aby nastąpiła deeskalacja, potrzebna jest wola ze wszystkich stron politycznego sporu. My jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy kilka rozwiązań i one nie zostały zaakceptowane, więc byliśmy otwarci na propozycje opozycji totalnej. Grzegorz Schetyna prosił o spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Dwa takie spotkania zostały zorganizowane, niestety na żadnym z nich nie pojawił się przewodniczący Schetyna. Potem była propozycja przewodniczącego Petru dotyczącego wprowadzania poprawek na poziomie Senatu do budżetu. Prawo i Sprawiedliwość również na tą propozycję przystało. Po tym Nowoczesna z tego się wycofała po kilku godzin, więc trudno mi odpowiedzieć na to, jakie będą dalsze losy tego napięcia, które w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy. Z naszej strony jest chęć dialogu, z naszej strony jest chęć deeskalacji, ale tak jak powiedziałem, żeby to nastąpiło ostatecznie, musi być dobra wola ze strony Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. A jak pan sądzi, co poprzez swoje zachowanie chciała ugrać opozycja? Opozycja przyzwyczaiła nas od ponad roku do tego, że nie przedstawia merytorycznych projektów. Konia z rzędem temu, kto przedstawił jakiś pakiet ustaw przygotowany przez Nowoczesną albo Platformę Obywatelską, który miałby realny wpływ na
życie Polaków. Nie przedstawia merytorycznych pozycji, propozycji, tylko zajmuje się różnego rodzaju eventami i sytuacjami, które można wykorzystać do wszczynania politycznych awantur i napięć. W związku z tym nie wiem, co przyświecało w tej konkretnej sytuacji, ale co do całości działań zarówno Nowoczesnej, jak i Platformy Obywatelskiej, trudno oprzeć się wrażeniu, że głównym imperatywem do działania jest wywołanie konfrontacji z rządem. Obie partie uważają, że na tym w jakiś sposób politycznie zyskają, natomiast ostatnie sondaże pokazują, że Polacy nie dają się manipulować, nie dają się oszukiwać i też nie chcą takiego prowadzenia jałowych sporów i awantur politycznych. Czy smog w Polsce to problem bardziej teoretyczny czy praktyczny? No, jeśli chodzi o smog, to oczywiście jest to konkretny problem, ale to nie jest problem, który się pojawił w roku 2017. Ten problem jest od lat obecny w przestrzeni całego kraju. No, w naszym regionie Nowa Ruda szczególnie cierpi na ten problem. Są deklaracje ze strony rządu, w tym tygodniu mają być przedstawiane konkretne propozycje zmierzenia się z tym problemem. Jestem przekonany, że tutaj będą zachodziły zmiany. Oczywiście też nie ma się co oszukiwać, że z dnia na dzień coś się zmieni. Zaniedbania w tej sprawie są wieloletnie, natomiast jestem przekonany, że sytuacja systematycznie będzie się poprawiać. Natomiast jedno jest pewne, nie wydarzyło się nic takiego, co z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok doprowadziło do znaczącego pogorszenia sytuacji. Smog ze smogiem musieliśmy się mierzyć od lat. No, to jest kolejny rok, który mamy ten sam problem. Natomiast różni się on tym od wcześniejszych lat, że teraz mają zostać podjęte konkretne działania. Zaczekajmy na propozycje rządu. Do Polski przybyły już pierwsze wojska amerykańskie. Czy powinniśmy być z tego faktu zadowoleni? Oczywiście, że powinniśmy być zadowoleni z faktu przybycia do Polski naszych sojuszników, wojsk amerykańskich. Jest to zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Nasz kraj zabiegał od lat, żeby oddziały natowskie stacjonowały na terenie Polski. No, trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli w tym momencie jakiś kraj agresywnie nastawiony wobec Polski chciałby naruszyć nasze granice, musi się liczyć z tym, że rozpoczyna konflikt nie tylko z Rzeczpospolitą Polską, ale również ze Stanami Zjednoczonymi. To zasadnicza zmiana w sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Okay. Za nami 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Delikatnie rzecz ujmując, Prawo i Sprawiedliwość nie do końca przepada za Jurkiem Owsiakiem. Dlaczego tak się dzieje? No, to nie jest prawda, że za panem Kowalskim czy panem Iksińskim nasza formacja polityczna przepada albo nie przepada. My staramy się do tego prowadzić, żeby w życiu publicznym była jak największa przejrzystość, żeby to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, było transparentne, uczciwe, jasne dla wszystkich. Niektóre działania pana Owsiaka budziły wątpliwości. Dzisiaj oczywiście nie jest moment, żeby opowiadać o tym szeroko. Każdy, kto jest zainteresowany, może w sieci znaleźć szereg opinii i za, i przeciw, jeśli chodzi o działania pana Owsiaka, czy to przystanek Woodstock, czy to orkiestrę, ale nie jest prawdą, że nasza formacja polityczna w jakikolwiek sposób odnosiła się do inicjatywy realizowanej przez pana Owsiaka. Z drugiej zaś strony pierwszy raz w historii nie było transmisji w telewizji polskiej. Ale to jest pytanie do telewizji polskiej. Wie pan, to tego rodzaju przedsięwzięcia mają charakter, powiedzmy sobie, prywatno-komercyjny. Rozumiem, że jest kwestia z jednej strony jakiegoś wsparcia, ale z drugiej strony sprzedaży czasu reklamowego. Ja się na tym po prostu nie znam. To trzeba pytać telewizji polskiej o współpracę z innymi podmiotami.